Witajcie kochani, nazywam się Joanna Holeksa. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć kilka słów na temat tego, jak zmieniło się moje życie. 8 lat temu pojechałam do Holandii. Spotkałam tam mojego brata, z którym nie miałam za bardzo relacji. I wtedy poszukiwałam jakiegoś rozwiązania. W moim sercu była ogromna pustka. Szukałam coś, co zaspokoi tą pustkę. Czegoś, co będzie trwałe. Co zaspokoi brak mojej miłości. Co zaspokoi brak miłości wokół mnie i we mnie. Ta pustka była dość głęboka. Ale znalazłam jedno rozwiązanie. I dzisiaj chcę wam o tym powiedzieć. Tym rozwiązaniem był Jezus Chrystus. Wierzyłam w Boga, który jest daleko. Ale ten Bóg nie był realnym Bogiem w moim życiu. I zrozumiałam, że Bóg jest blisko. Że jest obecny także do ciebie. I chcę mieć z tobą dzisiaj relację. I zrozumiałam, że Bóg jest Bogiem, który chce pokazać mi swoją miłość. Tak mówię teraz do was też. Bóg chce pokazać wam swoją miłość, tak jak mi pokazał wtedy, 8 lat temu. Zawołałam do Niego: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. I Jezus stał się realny, zamieszkał prawdziwie w moim sercu. I od tej pory moja pustka została wypełniona w pełni miłością. Nie musiałam już biegać za czymś i szukać spełnienia czegoś, co tak naprawdę nie miało żadnego sensu. Bo nigdy nie czułam się spełniona. Do momentu, aż nie poznałam Jezusa Chrystusa osobiście. Wy dzisiaj też macie ten przywilej. Możecie poznać Jezusa jako prawdziwego, żywego, realnego Boga. Jako Boga, który chce mieć relację z wami. Tak jak miał relację ze mną. Wiecie, że Bóg dzisiaj chce się z wami pojednać? Nigdy nie jest za późno. Pytanie, gdzie spędzicie wieczność? Oczywiście. Jeżeli też chcesz tam trafić, to jest twój wybór. Ja wybrałam niebo. Jest piekło lub niebo. Jest piekło lub niebo. Są dwa światy. Jest świat ciemności, w którym aktualnie żyjecie, nie znając Boga. I jest świat światłości, gdzie Jezus Chrystus jest Królem i Panem. Ja uwierzyłam Bogu jedynemu. I od tej pory wszystko zostało zmienione. Jezus chce mieć dzisiaj z wami relację prawdziwą. On nie szuka różnych rozwiązań na niby. Nigdy Jezus nie chce zaspokoić twoich problemów ani potrzeb. Tylko na 50 czy na 70%. Jezus Chrystus jest obecny. I chce być obecny w twoim życiu na 100%. Pytanie, na ile Mu pozwolisz? Na ile pozwolisz Jezusowi dzisiaj? Na ile pozwolisz Jezusowi dzisiaj być twoim Bogiem? Na ile pozwolisz Jezusowi sprawić, że będzie realny w twoim życiu osobiście? Na ile wpuścisz Jezusa do swojego życia? Na ile wpuścisz Jezusa do swojego życia w każdej dziedzinie? Czego szukasz w swoim życiu?
Rozwiązanie jest jedno. Jezus Chrystus. Tam znajdziesz wszystko. Jeżeli masz pragnienie w swoim sercu, bardzo głęboko masz pragnienie i chcesz czegoś więcej, chcesz czegoś realnego, chcesz czegoś prawdziwego, to jesteś we właściwym miejscu. Jezus Chrystus da ci zaspokojenie tego wszystkiego. On jest prawdą. On jest prawdą w życiu każdego człowieka. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa dzisiaj, będziesz mieć pewność zbawienia. Wystarczy, że zawołasz do Niego, że uwierzysz, że Jezus Chrystus jest prawdziwy, że umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty, że zmartwychwstał w ciele. Wystarczy tyle, a będziesz mieć dzisiaj życie wieczne. To jest realne i dostępne dzisiaj dla Was, dla każdego z Was. Niebo jest otwarte i dzisiaj możesz zdecydować, gdzie spędzisz wieczność. Wejście jest jedno, nazywa się Jezus Chrystus. Jezus Chrystus może być dzisiaj realną osobą w Twoim życiu. To Bóg, który chce, żebyś dzisiaj doświadczył Jego miłości. Kto z Was chce doświadczyć dzisiaj prawdziwej mocy Boga? Kto z Was tutaj chce doświadczyć prawdziwej mocy Boga? Zastanawiacie się nad swoim życiem. Nie wiecie, co dalej zrobić. Dążycie do jakiegoś celu, ale nie wiecie dokąd. Rozwiązania są wszystkie w waszych sercach. Ale żeby je odzyskać, żeby je odkopać, żeby je zrozumieć, potrzebujecie pomocy Ducha Świętego. Jezus Chrystus chce dzisiaj się z wami pojednać, żebyście mogli sięgnąć po ten dar, który został złożony w wasze serca. Dzisiaj możecie mieć realną możliwość rozmowy z Duchem Świętym. Dzisiaj możecie pojednać się z Jezusem Chrystusem. On jest dostępny dla każdego człowieka. Wystarczy tylko, że zechcesz. Kto zechce, kto pragnie, ten znajdzie. Amen.